Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, albo dzień dobry, już jest po północy. 1:23. Witam kolejny odcinek serii Simlay Cup View. Słuchajcie, przerobimy sobie. Pozdrawiamy mijające nas interregio nocne. Słuchajcie, nagramy sobie dzisiaj, przejedziemy się znaną już linią numer 62 z Dąbrowy Górniczej Wschodniej do Sędziszowa, a właściwie do tunelu, generalnie trasa ze Śląska przez Małopolskę na północ. Przejeżdżaliśmy nią przynajmniej z dwa razy, a dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda nią przejazd w nocy. Słuchajcie, zaczynamy sobie od Sosnowca Dańdówki. Stoimy na bocznym torze. A co to mamy za pociąg? Towarowy cargo 424020 z Katowic do Sitkówki. Lokomotywa ET25. Czekajcie. Nie wiem, czy mamy tutaj. Nie ma. Dobrze. Nie ma tutaj numeru. No, generalnie elektryczna towarowa 25. Zwana potocznie Dragonem. W malowaniu PKP Cargo. A co tam mamy dzisiaj? Wagony węglarki sztuk 35 załadowanych naszym czarnym złotem węglarek. Długość pociągu całkowita 510 metrów, czyli sporo. A jego całkowita waga 2700 ton, ponad, dokładnie mówiąc 2716, no to już jest wyzwanie, konkretna waga. Dobrze. Okej, zobaczmy sobie, przejedziemy się od Sosnowca Dańdówki, jak nam sygnał podadzą, bo region nas minęło już. Przejedziemy się z Dańdówki aż do Sędziszowa. Co my tutaj mamy? Dąbrowa Górnicza Wschodnia, zły stan toru, 40 na godzinę. I Jaroszowiec Olkuski, odcinek Jaroszowiec Olkuski Wolbrom, brak obsługi przejazdu, 20 na godzinę, 26 km, znany przejazd. Może nas w końcu wypuszczą z tej Dańdówki. Jak nas wypuszczą, może w końcu z tej Dańdówki. Następny postój w Dąbrowie Górniczej Wschodniej, o ile tam będzie. To też już nie może być. Okej, przygotujmy sobie. Otwórzmy, żeby słychać było nasze wagoniki. Proszę, mamy sygnał podany. Dobrze, no to się... No już wszystko było. Okej, skoro odluzowane, no to ruszajmy. Naciągnijmy sobie składzik. Posłuchajmy, co tam się z nim dzieje, czy się w ogóle coś z nim będzie działo. Chyba fajnie w pełni się odhamowały wagoniki, bo nie słychać żadnego piszczenia. A tak jak wspominałem, siedzi Osan Simulator tutaj. Fajne zadbane, w innych filmikach widzieliście. Jeśli oglądaliście, to mieliście okazję zobaczyć, gdzie w hamulce tam z jakichś tam powodów się potrafiły poblokować i słychać to piszczenie straszne tych kostek. Kostek w cudzysłowie. Dobrze, sygnał na wyjazd podany z zmianą toru 40 na godzinę. Dobrze. No to ruszajmy. Minęło nas regio do Katowic.
strasznie. Nawet nocne połączenia są. To nie tak łatwo ruszyć. Wcześniej nas wypuścili, ładnie. A nie przekraczajmy tej żądanej prędkości powolutku. Pozdrawiamy nastawniczego. Pociąg z naprzeciwka, wszystkie ładnie oświetlone, no to chyba jedzie swoim torem. No raczej. Nie ma tak dobrej łyka. Siódemeczka, cargo z kontenerami. Dobrze. Spędzić. Sami widzieliście, jak ta lokomotywa dobrze oświetlona. Mówię o tej, co nas teraz mijała z tym składem towarowym, jak z daleka ją widać. Tak jest w pełni oświetlona. To ładnie z daleka widać, także jakby jechała na sygnale. Gdyby jechała na oświetleniu, przepraszam, na czoło, oświetlenie czoła miałaby do jazdy tak zwanej niewłaściwej. Czyli dwa światła białe, jedno czerwone. To widać z daleka i dzięki temu, gdybyśmy takie coś widzieli, to znaczy, że jechałoby nasze tory na nas, na czołówkę. Nie jesteśmy w stanie szybciej o wiele zareagować, bo na takim łuku jak teraz, zza łuku jakby się wyłoniła, no to byłby problem, prawda? Z szybkim ocenieniem, po którym motorze on jedzie. Chyba, że maszynista sobie zapomni. Ja raz osobiście opowiem wam taką historyjkę z życia wzięte. Wracałem sobie z pracy u mnie w rodzinnym Krakowie i na przystanku Kraków, Łagiewniki, przystanek taki kolejowy. Czekałem sobie i z naprzeciwka, w stosunku do kierunku co ja miałem jechać, jechał sobie pociąg Regio. On się zatrzymał tam na swojej części peronu. Wiadomo, no, zrobił wymianę pasażerską, zamknął drzwi i rusza. No i to było wszystko na łuku się działo. I on tak rusza tam w swoim kierunku. Jedzie, rozpędza się powoli, a w pewnym momencie widzę, gwałtownie się coś zatrzymuje. Hamowanie awaryjne ewidentnie. A za łuku wyłania się po swoim torze. Jechał pociąg, którym ja miałem jechać, do którego miałem wsiadać i słuchajcie, jedzie tak zwanym oświetleniem do jazdy niewłaściwej, po prostu sobie zapomniał maszynista przełączyć. I jaka była reakcja tego maszynisty z naprzeciwka? Taka odruchowa.
zobaczył, że jest oświetlenie niewłaściwe, to odruchował od razu. O, odruchował od razu, włączył hamowanie nagle. Dopiero potem się pokapował. Nie, on jedzie jednak po swoim torze. Nieprzyjemności być może po radiu tam poszły. Ale generalnie to pokazuje, jak potrafią maszyniści działać odruchowo. Tak zwany odruch bezwarunkowy. Dobrze, mijamy posterunek w Juliuszu. Tutaj mamy ograniczenia prędkości ze względu na przejazdy kolejowe. Które są pozabezpieczane w niezbyt nie są za przepraszam, przerwałem, nie są za bardzo dobrze pozabezpieczane, więc mam tu pewne ograniczenie. Raz zobaczmy, jak tam z kamer, czy coś widać. Cieszę się, tego pozbędziemy. Nic, ciemność. Przejazd kolejowy mieć, tam się wyłoni. Ja już go widzę, się rozświetlonego. Tu się też na nim potrafią różne ciekawe rzeczy dziać. Mieć miejsce. Szlapany zamknięte, a kierowcy, co ja tam, co mi będą kazali? Przejeżdż. Mijają sobie. Przejeżdżamy cały czas przez teren po stronie od gałęźnego Juliusz. Okno otwarte, to żabki słychać. Nie wiem, czy używane jakieś, czy nie, ale generalnie odchodzą do niego.
A, przepraszam, nie zmieniłem kanału. Odchodzą... Odchodzą tory na bocznicę do zakładu utylizacji. Tory, recykling, niszczenie dokumentów, no... To na to już konkretne papiery trzeba mieć. Jak chcesz niszczyć dokumenty, szczególnie tak zwane niejawne. No dobrze. To się teraz już minęliśmy. To teraz już się kierujmy na posterunek w Dorocie, pod kolejny posterunek od gałęźny, do którego będziemy jechali na Dąbrowę Górniczą Wschodnią. Na teoretycznie jakiś postój, ale zobaczymy, czy nas wypuszczą, czy nas będą trzymać na tym przysłowiowym boku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o może jakąś krótką historię, jeżeli chodzi o samą lokomotywę ET-25 Dragony tak zwane, coś występuje w kilku wersjach tutaj o klasymatorze, mamy tam ze 3 sztuki jeszcze 6 ACT serii. Ta seria, którą my teraz mamy tutaj jedziemy, to jest ET-25 elektryczno-towarowa. Sorry, pomyłka, siadaj z powrotem na tym. Seria ET-25. Słuchajcie, lokomotywa w pełni produkcji polskiej. Lokomotywa w pełni produkcji polskiej. Wierzyć twórcy kanału 850KN, to jedna z najprostszych lokomotyw do sterowania. Co by się tutaj w naszym symulatorze też by się zgadzało, bo powiem wam, że ze wszystkich to najprościej się steruje. Ale co można o niej więcej powiedzieć? No, powiem wam, że nie wiem jak jest w realu, ale tutaj to najsilniejsza lokomotywa. Najprostsza do sterowania i najsilniejsza. Mogę jeszcze dodać, że między innymi bardzo podobna konstrukcja, podobna, nie mówię, że ta sama, to na przykład produkowana między innymi dla przewozów pasażerskich słynna seria EU-160, zwana Gryfinem. Ale to już jest może osobna, może kiedyś się tu pojawi, może nie. Byłoby fajnie, Dragonów kilka zrobili, Gryfina nie ma, szkoda. A już słuchajcie, zbliżamy się. Zbliżamy się tutaj do posterunku od Gałęźnego, Dorotki. Według semaforów powtarzalnych sygnał podany na wprost. No i dobrze. O, na łuku jak nas spowolniło. Pięknie. No jak wspominałem,
jeszcze coś tam trochę o historii. To jest całkowicie taka głupia opracowana przez zakładnika PC. To taka zapotrzebowanie na nowoczesne sterowanie, które miało jakby wyprzeć stare, przesłużone ET41, ET22, byki, czy już siódemeczki. Przede wszystkim, co on się cechuje, jeśli chodzi o tą lokomotywę? Bardzo niskie koszty produkcji. Co ja sobie tutaj cenię, to, że bardzo nowoczesny system antypoślizgowy. Sterowany praktycznie, każdy silnik trakcyjny sterowany ma być oddzielnie. Dobrze, co my tutaj mijamy? O, tam traksik niemiecki. My zmienimy sobie na czwóreczkę. Się już dotaczamy, zobaczymy co będzie dalej. Żeśmy przejechali bez problemu. Myślałem, że na znaku nie zobaczę co to za informacja. Zobaczmy czy uda nam się to rozpędzić. 80. Jak możemy, to dajemy. Nasza tarcza ostrzegawcza informuje nas o podanym przelocie. Ograniczenie do 40, dobrze. No, powtarzalny nas informuje o przelocie ustawionym. Ej, proszę, nie będziemy sobie tutaj wjeżdżać. Zaraz zobaczymy, jak się tam dotoczymy, coś tam się świeci. Ale wylot chyba jest podany. Uszkodzenie toru jest. Przejedziemy powolutku. No i mamy tą tamprawę graniczą wschodnią. To mam na godzinkę.
Nawet nas nie trzymają, tylko wypuszczają od razu. No i dobrze. Chyba z imprezy wracają. Poszczególnie. Dobra impreza do środy zostaje, tak? Przelot. Stara nastawnia, już zlikwidowana. Wszystko sterowane z głowicy zachodniej. Zobaczmy coś tak mi z ciekawości, bo tam widziałem semafor podany do wyjazdu. No, tutaj nic nie widać akurat. Był przelot, wylot podany na przymiarki. Mnie ciekawiło, czy tam już pociąg jakiś za nami dosłownie nie jedzie. Za nami jedzie jakieś, albo nie, no będzie region. Numer 42 na początku to region. Za nami będzie jakieś jechał. I teraz pytanko. Będą nas ściągać gdzieś na boczek? Sobie region będzie potrzebował nas wyprzedzić. No i nie, ślizgę się maleńko. Podany przez Sławków, czyli to jeszcze nie ten moment. No
mogli swoją drogą nas w południowej, w Sega, przepraszam, we wschodniej nas przytrzymać. Te 5 minut nic by się nie stało. Już na towarowy będzie miał zaliczyć jakieś tam opóźnienie. Wiadomo, nie, żeby tam jakieś kilkanaście godzin. A tam z 5, z 2 minuty opóźnienia, z 3, to już nic nie dzieje, prawda? Nie ma co, nie popodziwione. Zimno, ta całkowita. No już chyba lepiej sobie zaświecić, żeby inne przyrządy widać było. Hmm.
Przyjechałem na rękę trochę. Przelot podany. Już się tarcza ostrzega przez daleko, jak widać. Patrzcie. Czy ja dobrze widziałem? Dragon załączył się i zniknął. No ciekawe. Co to było? No ciekawe. Pociąg widma? Aż się przestraszyłem normalnie. Dobrze, jedziemy dalej. Myślałem, że po prostu stoi uszkodzony.
migną mi światłami, żeby ostrzec, albo żeby zgasić długie, no bo z daleka przecież nie było widać i zniknęła lokomotywa typu Dragon. Dobrze. To na pewno sobie wygaśmy, żeby nikogo nie oślepić przysłowiowo. Ostrzegnijmy też. Składowa 80. Co widzisz przed sobą na odległość tak zwanego hamowania się, znaczy bardziej się tak odległość hamowania. No, ale ja tak jak widzicie. A i tak to jest lepsze niż to co było na siódemeczkach EU07-41. To się mówiło potocznie, że się na świeczkach jeździło. O, to teraz luks, teraz to widać wszystko super. To się wyjątkowo ściemniła. Jeszcze z pół godzinki temu było... Nie było całkiem jasne. Księżyc rozświetlał ładnie.
chwilę się tak trochę rozpędzić. Przesilenie jesienno, przepraszam, letnio-jesienne, a po jesienne już stricte i kaszel, i katar bierze człowiek. No i powiem wam, sobie do Olkusza dojedziemy, co by w Olkuszu nie było. Co by w Olkuszu nie było, jaki tam sygnał podany, to się chyba zatrzymamy. Dlaczego? Po prostu do ubikacji się chce. Taka ciekawostka. Nieraz się... Może się ktoś zastanawiać, gdzie... maszyniści, gdzie załatwiają potrzeby. Przy... Oczywiście instrukcja, przepisy pozwalają, zgadnijcie na co, bo... Znaczy... Może zanim zacznę od tej instrukcji, w lokomotywach generalnie nie ma toalet. Nie ma toalet. Nie są wyposażone w nie. Nie są wyposażone w toalety. No to gdzie maszynista załatwia potrzeby fizjologiczne? Przepis pozwala w razie nagłej sytuacji. Powiedzmy teraz takie mega ciśnienie, albo też można się źle poczuć, prawda? Można na przykład też powiedzmy sobie w przypadku z wymiotowaniem. Po uzgodnieniu i poinformowaniu dyżurnego dobrze było. Dobrze byłoby, żeby on wiedział o takiej sytuacji. W szczerym polu ma prawo maszynista zatrzymać pociąg. Nawet pasażerski. W szczerym polu ma prawo zatrzymać pociąg, zabezpieczyć go w hamulce, hamulec ręczny. I udać się w krzaczek na boczek przysłowiowy. Proszę, mamy. Tak jak podejrzewałem, mamy... Przejazd przez Olkusz podany. Już ponad ktoś tu z daleka. Niestety, być może Regio, które jedzie za nami, bo za nami jedzie Regio, złapie jakieś opóźnienie. Ale też tutaj zrobimy sobie przerwę. Mało. Dobrze, słuchajcie, no to ja idę do ubikacji, a my sobie zrobimy małą przerwę. Dobrze. To na razie, do zobaczenia.